Na plecak? Halo... Powalony jeden. Głowa. O, druga głowa. Czyli dałeś na lot? Dałeś? Dałeś na lot? Masz jakieś magazynki? Ale czego? No więcej nie mam. A, ja tylko tak mówiłem, ale dziękuję. Aha. O kurwa, rzucik. Są to jakieś biedaki. Łe! Kurwa, co jest? What the fuck, kurwa, mać? Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę, nie? On mi z kolby zapierdolił, a ja go do niego z pięściami, ty, a kolba mocniejsza, kurwa, dzięcią, debilu! Strzelają do mnie! Bierze, zabija! No, ja jestem przed tobą, nie? Także ja nie mam tu bicia. Ja pierdolę! Połamałeś się? Tak! Ja pierdolę, no chciałem go zabić w locie, nie otworzyć spadochronu, nie zdążyłem. Będziesz tatusiem, Grzesiu? Moje gratulacje. No proszę. Oj. O ty niegrzeczny, co ty robiłeś? A kura nam urosła, kurwa, w Minecrafcie! Aha! Aż mi się, kurwa, słabo zrobiło teraz, hej! Siedzi sobie soku nad przepaścią. Mówi, kurwa, taki zestresowany jestem. Coś bym sobie dzisiaj porobił. I mówi, mam pomysł. I puch, kurwa, leci w dół, leci w dół. Skrzydła do góry, mówi, o kurwa, zajebiście. Ale jestem wyluzowany. Podchodzi do niego jastrza, mówi, ty, soku, co robisz? A luzuje się. Poluzujemy się razem? No dobra, to dawaj, nie? I puch, na luta. Tam leci, lecą i puch. Nad samym tam kilka centymetrów nad ziemią skrzydła rozłożone i mówię, o kurwa, ale jestem wyluzowany. Podchodzi do nich wilk. Te, co robicie? Aluzujemy się. Mogę się poluzować z wami? No jasne, dawaj. Puch i skaczą w trójkę, kurwa, lecą. I jastrząb mówi do wilka, ty wilk, a ty skrzydła masz? Nie, ale z ciebie luzak. Chod do wiedzy. Nie no, do wiedzy tam różnicy nie widzi, no. Koleś już celowany w niego, ty gdzieś to? No dobra, musisz mówić, nie? Takie rzeczy. A to jest ten, co na no przecież to jest cheat, człowieku. Mówię ci. Zabij się, to ci odrodzie od razu, no. Szybko zabij. Tak, no to nie rozwija na swój lód. To jest cheat, ja wam to mówię. Odrodziłeś go? Tak. No dobra. Zabij się szybko. Przyczywice. No dobra. Biegnie już biegnie za wami. No kur... Dzięki. To jest cheat. Tak, dobra. No. Zabij się szybko. No, dobra. Odradzaj. Ale potykam dalej, żeby go odrodzić. To jest. Zabij się.
Szybko! Zobacz sobie tego sklepa, jak te włosy wyglądają. Nie, tej babce. Nic, no fajnie. Takie kędziory. Cześć, życie. Coś im się kurwa zjebało, nie? Tutaj ewidentnie. Ten wielki talent. Ma na imię Khaled. I on będzie teraz rozdawał karty tej rozgrywce. Świetne przejście do środka strefy. Tu już schowany teraz dobrze. No ale on czuje, on wie, gdzie ten przeciwnik będzie się chował. Wie dokładnie, że gdzieś tam czai się snajper, do tego nie wychyla. Zawołał kolegę, który będzie robił nalot, ostrzał kasetowy, on bardzo, bardzo celny, tam przebiega dwójka zawodników, zauważył teraz ten niesamowity zawodnik, no i będzie teraz z tej dobrej pozycji, bo widzimy środek strefy, ależ piękny headshot, ten refleks, niesamowita historia tego zawodnika, on z bardzo biednej rodziny, upośledzonych umysłowo, no i z tej rodziny właśnie taka gwiazda nam rośnie. Nie do końca ma szarych klepek, dlatego też no, używa nie mózgu, a dupy do grania. No i widzimy, przez to też ma niesamowity refleks, ale headshot z tego karatu działa ta broń niesamowicie. Tak czy inaczej. Tak czy inaczej. No jest wielkim, wielkim... Masz 6 fragów. Tak jest. Faworytem tej potyczki. Do wygrania okrągłe 0 kurwa dolarów. Ale tak czy inaczej, jak widzimy, kolega chce się chyba ukryć, obserwuje go 10 zawodników. Ujujujujuj, tam widać, że czuje przeciwnika. Aż mu się zatrząs troszeczkę delikatnie ten celownik, który na znak tego, że jest tam ten przeciwnik. No ale będzie się krył dobrze za tą... Aj, wiedział, że on wyskoczy, piękne dobicie od razu i zostaje tylko 5 przeciwników. Ależ to jest talent, ależ on ma niesamowitego aima. Dobre słuchawki, słychać było oczywiście ten szelest liści, jak jego przeciwnik wychodził zza górki. No i teraz już wie, że to jest decydująca rozrywka, zostały tylko 2 ekipy, 2-3, a on jakby czuł, że tam gdzieś no czają się przeciwnicy. Jest pierwszy dobity. Taktyczne cofnięcie, no wie, że jego przeciwnicy raczej stamtąd nie wyjdą, chociaż teraz ja nie obrócił. Ależ flickshot, ależ to pięknie wyglądało, jest zwycięstwo, brawo dla Dauna, wygrał. Antyterroryści wygrywają też o połówkę.